Nie lubisz słuchać Radia Golf w przeglądarce? Pobierz darmową aplikację Mixler na urządzenia mobilne. Możliwość pracy w tle, szybkie działanie i powiadomienia o transmisjach. Będziemy z Tobą tam, gdzie Twój telefon. Dodaj nas do ulubionych i bądź na bieżąco. Aplikacja dostępna w sklepie iTunes i sklepie Android. Radio Golf. W drodze po emocje. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Mamy czwartek, godzinę 18, a więc cały tydzień czekania na audycję Piłką po mapie właśnie dobiegł końca. Tradycyjnie audycję dla Państwa poprowadzą Seweryn Malikowski oraz Michał Salamucha. A naszym gościem jest ekspert od Wysp Owczych, od piłki na Wyspach Owczych oczywiście, Marcin Michalski, który prowadzi fanpage Piłka na Wyspach Owczych. Witam Was serdecznie, drodzy prowadzący, witam słuchacz. No to pierwsze pytanie, jakie się nasuwa od razu od nas do Ciebie, Marcin, to dlaczego się zainteresowałeś tą piłką w ogóle? Piłką na Wyspach Owczych zainteresowałem się w latach 90. Wiecie, byłem wtedy chłopakiem, który miał 10 lat. Byłem nastolatkiem tak naprawdę, bo to nie był jeden moment. I Wyspy Owcze zaczęły wtedy występować na arenie międzynarodowej. W 1990 roku pierwszy mecz zagrali. Zostali zgłoszeni do eliminacji Mistrzostw Europy. No i wiadomo, historia jest znana, pewnie wszyscy kibice piłki nożnej pamiętają, zwycięstwo z Austrią, potem remis z Irlandią Północną, tam fajna walka z Danią między innymi, w Danii strzelili bramkę Peterowi Schmeichelowi. No i ja jako młody chłopak interesujący się futbolem i jakimiś takimi egzotycznymi kawałkami związanymi z piłką nożną, jak usłyszałem, że w ogóle jest taki kraj o nazwie Wyspy Owcze, to od razu zwróciłem na niego uwagę, no i zacząłem się tym interesować i tak to trwa do dziś. No to mamy ze sobą coś wspólnego, w końcu my też prowadzimy audycję o egzotycznych krajach, jakby nie patrzeć. Tak, nieprzypadkowe spotkanie. No to od razu zaczniemy sobie, tak jak w każdym odcinku, może od historii. Już tutaj wspomniałeś, kiedy mniej więcej reprezentacja Wysp Owczych pojawiła się na salonach europejskich, bo tak trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o eliminację i tak dalej. Ale nie wiem, czy mam któregoś z Was zapytać, czy sam przedstawić, kiedy dokładnie pierwszy mecz swój rozegrała reprezentacja Wysp Owczych, jeżeli chodzi o spotkania nieoficjalne? Wyspy Owcze zostały przyjęte do struktur FIFA w lipcu 1988 roku. Jeszcze miesiąc później zagrali pierwszy mecz, to był już oficjalny mecz, ale mecz towarzyski z Islandią. Pojechali na Islandię w mieście Akranes. Zmierzyli się z gospodarzami. To był dziwny mecz, bo o ile tak jakby wielką sprawą było dla wyspiarzy owczych, że są już, przynależą do tej wielkiej światowej futbolowej rodziny, no to oni ten mecz tak potraktowali trochę no, nie do końca poważnie, ponieważ HB Torshavn, ich jeden z najlepszych klubów, miał wtedy sparingowy mecz z Brøndby Kopenhaga u siebie i pomimo tego, że tak jakby no to czy HB miało dać dużo zawodników do kadry farerskiej, no to HB postanowiło, że nie da że ci zawodnicy zagrają jednak sparing z Brøndby. No więc Farerowie pojechali do Islandii, przegrali 1-0. W następnym roku grali u siebie z Kanadą, to był drugi mecz towarzyski, kolejny oficjalny, wygrali 1-0. Natomiast trzeba powiedzieć, że Farerski Związek Piłki Nożnej, czyli ichni PZPN, istnieje od 1979 roku. Natomiast jeśli cofniemy się wstecz, takie mecze, już takie totalne pradzieje, to oni grali mecze międzypaństwowe już od 1930 roku. To były mecze głównie z Shetlandami, z Orkadami, z jakimiś, z Islandią Under 21. Dokładnie, tak dokładnie tych drużyn, które grały w tamtym czasie z reprezentacją Wysp Owczych było 11. A, 11. Spotkań było 64, ale tak jak powiedziałeś, najczęściej grali z Shetlandami i ten bilans był bardzo dobry, 16 zwycięstw w 24 spotkaniach. A jeżeli chodzi o wszystkie reprezentacje
tudzież nie reprezentacje, bo nie wszystkie tutaj były reprezentacjami krajów. To było ich 11, było to Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Wyspy Alandzkie, Szetlandy, Orkady, Jersey i Anglesey. Nie będziemy tutaj tłumaczyć teraz, skąd te drużyny pochodzą niektóre, bo to nie jest istotne, bardziej skupimy się na Wyspach Owczych. No ale dalej. Można jeszcze ja się wtrącę, tak pozwólcie mi, że to były takie no, stricte mecze towarzyskie, tak? Wyspy Owcze wtedy nie grały żadnych turniejów ani nic. No właśnie trzy imprezy były rozgrywane, ale oczywiście nieoficjalne, czyli towarzyskie. Tak, mam na myśli, że to było wszystko nieoficjalne. Tak, tak, tak. Oni rozgrywali z Shetlandami, to były pojedynki o Adam Shield między 35 a 67 rokiem, tylko te dwie drużyny rozgrywały właśnie te mecze. Jeszcze był North Atlantic Cup, były Orkady, Wyspy Owcze, Shetlandy brały udział. I Island Games. Przestały grać Wyspy Owcze w Island Games wtedy, kiedy wstąpiły właśnie do struktur FIFA. No właśnie, można o tym powiedzieć, tak jakby już jak byli w FIFA, to jeszcze zagrali ten turniej Island Games w 89 roku i tam oni mieli zarywali Wyspę Inismon, jak to się wymawia, 6-0 wygrali, z Shetlandami 4-0, tam z Wyspami Alandzkimi w ogóle 7-1, więc już uznali, że nie będą, w ogóle, bo te Island Games do dzisiaj się odbywają. Tak, To są igrzyska wysp w różnych dyscyplinach. Jeszcze Gibraltar tam gra w Island Games do tej pory. Aha, no i oni uznali, że nie będą już startować, że są, jakkolwiek to nie zabrzmi, za silni, ale no chyba tak rzeczywiście by było. Natomiast właśnie, bo na Wyspach Owczych wychodzi bardzo dużo książek na temat piłki nożnej i oni w ogóle są rozkochani w tym. I czytałem jakiś czas temu wywiad po angielsku z piłkarzem, który w 1948 roku grał w reprezentacji Wysp Owczych w meczu z Shetlandami. To jest ten mecz jest uznawany za pierwszy taki... Za pierwszy mecz takiej realnej drużyny narodowej, bo to co było przed II wojną światową to jeszcze były takie trochę miksy piłkarzy z różnych klubów, natomiast w 1948 roku Wyspy Owcze zagrały z Shetlandami, z Danii sprowadzono stroje, rzeczywiście potraktowano to bardzo serio, był obóz przygotowawczy, jakiś taki półtora tygodniowy przed meczem, no i do dzisiaj tak jakby się o tym mówi, żyją świadkowie i już wtedy było to naprawdę poważne granie, mimo że tak jakby jak słyszymy, że tam jakieś Wyspy Owcze grały z Shetlandami, to wydaje nam się, że to jest, nie wiem, coś abstrakcyjnego, ale oni rzeczywiście traktowali to mega poważnie. Także tak, natomiast co dalej? Po przyjęciu do FIFA było losowanie tych eliminacji Mistrzostw Europy w Danii pamiętnych w 1992 roku i to było ciekawe, że Wyspy Owcze wtedy jeszcze nie były przyjęte oficjalnie do UEFA, natomiast już postanowiono, że to jest tylko formalność, więc ich rozlosowano. Trafili do grupy z Austrią, z Danią, z Irlandią Północną, z Jugosławią. No i pierwszy mecz wypadł im u siebie, chociaż to nie mogli grać u siebie, bo nie mieli wówczas stadionu z boiska z trawiastą murawą, wypadł im z Austrią. No i wszyscy znamy tą historię. Zagrali w Landskronie, jak się nie mylę, tak? W Landskronie, w Szwecji, tak. Historia jest znana. Anton Polster, świetny napastnik austriacki, ówczesny, w ogóle pozwolił sobie na swoją zgubę przed meczem powiedzieć, że w ogóle zaczną liczyć wynik od 10-0. Wyspiarze Owczy też nie byli do końca pewni swego, bo oni chyba tydzień czy dwa przed tym meczem jakoś bardzo dostali, chyba z Brent wygrali sparing, przegrali 0-6, więc zimny prysznic. Natomiast no, mecz był całkowicie niepomyślny Austriaków. To było coś niesamowitego, coś co zdarza się raz na, nie powiedziałbym na 100 lat, bo 20 lat później wygrali z Grekami Wyspiarze. Natomiast rzeczywiście to było coś niesamowitego, fantastyczny wieczór w Landskronie. Wygrali 1-0 po golu Torcila Nilsena, szachisty i sprzedawcy w sklepie z meblami. No właśnie, nawet no tutaj podkreśla to zwycięstwo fakt, że następne zwycięstwo odnotowali dopiero 5 lat później i to jeszcze z San Marino. Mm-hmm. Tak, natomiast to były dla nich dobre eliminacje wbrew pozorom, bo byli stawiani jako w roli totalnego underdoga, a potrafili zremisować na wyjeździe w Belfaście z Irlandią Północną. Grali też mecz, tak jak wspominałem, w Kopenhadze z Danią i w pewnym momencie wyrównali na 1-1. W bramce Danii stał Peter Schmeichel, nie trzeba przedstawiać nikomu. Gola strzelił mu 18-letni wówczas Alan Moskore. No i w ogóle 38 tysięcy widzów na stadionie w Kopenhadze o nie miało, nie? Że co to jest w ogóle, że tutaj kraj o liczebności takiej, jak w zasadzie tyle, ile ludzi jest na stadionie, tyle jest w ogóle wszystkich na Wyspach Owczych, on tutaj sobie raczy strzelać bramkę Duńczykom. Trzeba pamiętać, że Duńczycy tak jakby te eliminacje skończyli na drugim miejscu, awansowali, bo FIFA wycofała ze względów politycznych Jugosławię i potem zdobyli na Euro złoty medal. Jeszcze terytorium zależne od Duńczyków, oczywiście Wyspy Owcze tutaj przyjechali i zagrali sobie tak bezczelnie na parken, ale w tym meczu też Peter Schmeichel zobaczył żółtą kartkę. Mm-hmm. Tak, ale trzeba powiedzieć, że Wyspiarze Owcze jak ubiegali się o to, żeby FIFA ich przyjęła, to były wieloletnie starania, oni od lat 70. już się starali o przyjęcia, to trzeba powiedzieć, że Duńczycy naprawdę bardzo mocno im pomagali.
Tam jest jakaś taka znana historia, że ich znaczy prezes tego Farerskiego Związku Piłki Nożnej jechał na jakieś ważne posiedzenie do Helsinek, żeby właśnie się ubiegać o to miejsce i był umówiony na lotnisku w Kopenhadze z duńskimi działaczami i samolot się spóźnił tam chyba pół dnia, nie mógł wylecieć z wysp, bo była koszmarna pogoda. I oni czekali na niego, w sensie potraktowali go poważnie, nie polecieli, też sobie przebukowali bilety, czekali na niego i wspierali do końca, aż wyspowcze zostały przyjęte, tak jakby byli przy nich. Więc myślę sobie, fajne traktowanie, nie takie, wiecie, z góry, tylko takie po partnersku. Tak, przynajmniej potraktowali jak ojciec syna, a nie jak jakieś, tak. Nie wiadomo co, że tutaj stawiali się, nie? Tak jak to było na przykład tak, z Kosowem, właśnie. To jest odwrotna sytuacja całkowicie. To jest zupełnie odwrotnie, tak. Tak. Do Kosowa jeszcze przejdziemy w innym odcinku. Co ciekawe, jeśli mogę mówić dalej, wiecie, to jest... znaczy to miesiąc po tym, jak Wyspy Owcze wygrały ten swój pierwszy mecz z Austrią, w ogóle to był wielki szał, oczywiście od razu był wielki szał na Wyspach Owczych, debata narodowa, w ogóle zrzutka na to, żeby oni mogli tam zarobić jakieś pieniądze. Mieli podpisany na tę eliminację kontrakt z firmą paliwową Shell, który też pomagał im finansowo w tym, żeby jeździli po każdy mecz grali na wyjeździe, czyli żeby uczestniczyli w tych eliminacjach. I miesiąc po wygranej podjęto decyzję, że budują im stadion, że zrobią im stadion z murawą, z trawą realną, co tak naprawdę ktoś, kto był na Wyspach Owczych, wie, że w ogóle zrobienie boiska ze prawdziwą trawą na Wyspach Owczych to jest karkołomne zadanie. Tam jest bardzo licha gleba i w ogóle, żeby trawa się wykluła z tego, to trzeba jakichś niesamowitych rzeczy. I w rok postawili stadion. W rok wybudowali 16 milionów koron. Tam jest, gdzieś była informacja, że 50 ton w ogóle trotylu musieli, czy dynamitu musieli użyć, żeby zniwelować teren wśród skał. No i stadion Svangaskart w Toftir im służył przez tam kilka dobrych lat. Jako pierwszy, a później na zmianę ze stadionem Torsvöllur w Tórshavn, no w zasadzie do 2011 bodajże roku. W 99 został ten stadion wybudowany w Tórshavn, w stolicy Wysp Owczych. Aha, okej. Okej. No i też ciekawe właśnie, że tam tak jakby był ogólnonarodowy zaciąg, żeby ten stadion na Wyspach Owczych powstał, ten pierwszy w Toftir. Nawet było tak, że ten lokalny ratusz w Tofcie postanowił kupić ten wysadzony gruz, mimo że tak naprawdę nie za bardzo go potrzebowali, ale mówili, dobra, stadion musi powstać, kasa jest na niego potrzebna, to kupimy od was te wszystkie skały, no i kupili skały i poszerzyli sobie port za te pieniądze. A dzięki temu stadion mógł być ukończony właśnie, no w rok się uporali z budową takiego naprawdę solidnego obiektu piłkarskiego, jak na tamte czas. Możemy jeszcze wspomnieć o trzech spotkaniach z Polską. 2002 rok wygraliśmy 2-1 po dublecie Żurawskiego. Rogvi Jakobsen strzelił dla Wysp Owczych wtedy na 1-1. A w 2004 w lutym wygraliśmy 6-0, 4 bramki Kryszałowi strzelił. To taki mecz znany, bo tam w 4 minuty strzelił hat-tricka od 40 do 43 minuty. Kłos i Kukiełka. No i w 2006 roku we Wronkach, tak jak Marcin mówił, 4-0 po bramkach Mili, dublecie Rasiaka i Saganowskiego. Tak, i to był mecz pożegnany Jensa Martina Knudsena w reprezentacji Wysp Owczych, czyli legendarnego bramkarza w czapeczce z pomponem. A Mikkelsen kiedy skończył karierę? Jakub Mikkelsen grał długo. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale on grał jeszcze kilka lat po Knudsenie. Tak, to jest on chyba do 40 roku życia. On bardzo, bardzo sportowy tryb życia prowadzi. Nie mówię, że Jens Martin nie. Natomiast Jens Martin miał wiele kontuzji w swojej karierze i rzeczywiście już dosyć wcześnie musiał skończyć. A Jakub dosyć długo grał, nie pamiętam do kiedy, ale jeszcze u Larsa Olsena, czyli u aktualnego szkoleniowca Wysp Owczych, występował na pewno. Tak, no właśnie oni mieli tego bramkarza Jensa Martina Knudsena, który występował wczoraj przez pomponem. Historia jest pewnie wam znana, że on jako dziecko, czy jako junior doznał kontuzji głowy na jednym z meczów. Na Wyspach Owczych wtedy większość boisk była żużlowych, żwirowych, więc ta kontuzja była, znaczy taka kontuzjowana głowa to było coś poważnego, mogło wdać się zakażenie. I on po prostu mama go poprosiła, żeby on grał, bronił w nakryciu głowy. Jemu to zostało jako cecha charakterystyczna. W ogóle parę lat temu wyszły wspomnienia, można po angielsku je przeczytać. Jest książka autobiograficzna Jensa Martina Knudsena, The Bubble Hat Goalkeeper nosi tytuł. Została wydana, można ją kupić wysyłkowo z wydawnictwa na Wyspach Owczych. Świetne rzeczy, bo to też barwny facet, dużo ciekawego do powiedzenia i też zwiedził różne kraje. On grał w Danii, w Islandii, grał w Szkocji. Dużo fajnych smaczków z kariery opowiada w tej książce. Przejdźmy teraz może trochę do bardziej obecnych czasów. W latach 2006-2010 reprezentacja Wysp Owczych była jedną z najsłabszych reprezentacji w Europie. Byli tak zwanym chłopcem do bicia w eliminacjach do mundialu w 2006 roku. Trafili do grupy z Francją, Szwajcarią, Izraelem, Irlandią oraz Cyprem.
i zakończyli tę eliminację w fatalnym stylu, zajmując ostatnie miejsce z jednym punktem. Udało im się zremisować jedynie z Cyprem. Strzelili tylko 4 gole, stracili aż 27. Następnie w eliminacjach do mistrzostw do Euro 2008 poszło im jeszcze gorzej. Trafili do grupy z Włochami, Francją, Szkocją, Ukrainą, Litwą oraz Gruzją. Zajęli ponownie ostatnie miejsce, nie wygrali żadnego meczu. Byli jedną z trzech reprezentacji podczas tych eliminacji, która nie wygrała żadnego meczu. Strzelili tylko 4 gola, stracili 43. Byli w tym czasie byli kompletnym outsiderem. To prawda, natomiast zwróćcie uwagę, że Litwa się z nimi wówczas namęczyła, bo w Torszam wygrała 1-0 raptem, a potem u siebie w Kownie bodajże 2-1. Też był taki mecz wyspowcze Włochy na stadionie w Torszam, gdzie Włosi wygrali raptem 2-1 i to do końca musieli drżeć o wynik. Ja nie pamiętam, czy tam Sune Olsen nie trafił przypadkiem w poprzeczkę w pewnym momencie, mógł być remis. Więc mieli swoje przebłyski. Natomiast też to był czas, kiedy wyspowcze reprezentację prowadził trener z Wyspowczych. Bo trzeba powiedzieć, że odkąd od 1990 grają na międzynarodowej arenie, no to oni mieli zawsze trenerów z zagranicy. Głównie z Danii przede wszystkim z Danii, bo był jeszcze Brian Kerr później z Irlandii, natomiast głównie z Danii. No i te eliminacje słabe, o których mówisz, to był farerski trener jedyny raz, Jedwan Martin Olsen, też taki przejściowy czas, kiedy oni mieli słabszą generację piłkarzy i rzeczywiście sytuacja w tabeli nie wyglądała za ciekawie. Wówczas właśnie od 9 października 2004 roku remisu z Cyprem na wyjeździe 2-2, 4 lata czekali w ogóle na jakikolwiek punkt. 11 października 2008 roku można powiedzieć, że delikatnie historia zatoczyła koło i po 4 latach punkt udało się zdobyć u siebie z Austrią. Dokładnie tak. Tak, i potem w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2010 roku w RPA poszło im już nieco lepiej. Trafili do grupy z Serbią, ponownie Francją, ta Francja ich prześladowała w tych latach, jak widać, z Austrią, znowu Litwą oraz Rumunią i tu już poszło im lepiej, zdobyli 4 punkty, udało im się wygrać wygrać z Litwą oraz remisować z Austrią, co było dosyć sensacyjnym wydarzeniem jak na poziom piłkarski obydwu kadr, ale no ponownie zajęli ostatnie miejsce i różnica bramkowa wynosiła minus 15, czyli 5 bramek, stracili 20, ale przynajmniej udało im się wygrać spotkanie jakieś, reprezentowali na pewno już lepszy futbol, tak? No i zwróćmy uwagę, że w 7 z 10 meczów nie stracili więcej niż 2 goli. Tam były porażki 0-2, 0-1, 1-2, także progres. Także jeszcze tutaj w połowie tych eliminacji zagrali mecz towarzyski z Islandią na wyjeździe, który wygrali 2-1. Jest to jedyne spotkanie przeciwko reprezentacji Islandii na 13 rozegranych, które udało im się wygrać. Przypomnijmy, że historia ich spotkań z Islandią sięga lat 60. Więc to było bardzo ważne zwycięstwo. To zresztą ciekawe też, bo to było zwycięstwo praktycznie bez trenera, bo to był czas jeszcze zanim przyszedł Lars Olsen, już po tym jak odszedł Brian Kerr i tam prowadził farerski trener Heijen Askam zastępczo tą kadrę. To był ten mecz był zimą. Oni polecieli sobie na obóz przygotowawczy, w Islandię zabrali, wygrali. Wielka rzecz. Następnie nadeszły eliminacje do Euro 2012 w Polsce i Ukrainie. Wyspowcze trafiły do grupy z Włochami, Estonią, która zajęła sensacyjnie wtedy drugie miejsce. Weszła do baraży z Serbią, Słowenią, Irlandią Północną oraz Irlandią Północną. Zajęli ponownie ostatnie miejsce, ale udało im się wygrać z Estonią, która, jak wcześniej wspomniałem, ostatecznie zajęła drugie miejsce. Ponadto zremisowali mecz ze Słowenią i reprezentacja stopniowo zaczęła się rozwijać. Już nie byli kompletnym outsiderem, tylko no, zaczęło coś żreć, mówiąc kolokwialnie. U siebie w Toftir wygrali 2-0 z Estonią, natomiast trzeba pamiętać, że wcześniej grali w Tallinie i przegrali co prawda 2-1, natomiast tam do 90 minuty prowadzili 1-0. Koszmarna końcówka, zresztą byłem na tym meczu, pamiętam, że z moim dobrym kumplem, który jest Farerczykiem, siedzieliśmy koło flagi farerskiej, tam w ogóle poruszenie było na sektorze w Estonii, bo siedzieliśmy wymieszani wśród miejscowych, oni jak Wyspowcze prowadzili, to wręcz chcieli nas, trochę traktowali nas jak, nie wiem, jak kiboli, może tak naprawdę nie ma kibolstwa na Wyspach Owczych, ale byli mega źli, natomiast ich reprezentacja odwróciła wynik. W 91, 93 minucie strzelili tam szał radości. Nie wiem, co by się stało z nami, gdyby Wyspowcze wygrał ten mecz. Mogłoby być nieciekawie. Tak, chociaż to bardziej, nie wiem, bardziej chyba to w formie żartu, ja nie czułem jakoś tam zagrożenia. No i na pewno nie zagraliby w barażach. Chociaż tak paru typów, no takich rzeczywiście zacietrzewionych.
Później znowu nadeszła, jeżeli chodzi o Wyspy Owcze, seria porażek, jak to miało wielokrotnie miejsce w historii tej reprezentacji, przełamana remisem z Kazachstanem u siebie w 2013 roku w kwalifikacjach. W eliminacjach do Mundialu w 2014 roku. Tak. Eliminacje do Mundialu w Brazylii poszły po raz kolejny bardzo źle Wyspom Owczym. W grupie C rywalami byli Niemcy, Szwecja, Austria, Irlandia i Kazachstan. Udało się tylko jeden punkcik wyrwać u siebie w przedostatnim spotkaniu z Kazachstanem, zremisowanym 1-1. To był 11 października 2013 roku. Bramkę wówczas dla Wysp Owczych zdobył Halur Hansson, zawodnik obecnie duńskiego Horsens. Natomiast ja zwracam uwagę tutaj, szanownych słuchaczy, że mówimy o kraju, który ma 50 tysięcy ludzi. To jest tak, jakbyśmy sobie zobaczyli na Skierniewice. Skierniewice mają mniej więcej tyle mieszkańców. Teraz wyobraźmy sobie, że z całą sympatią na przykład Unia Skierniewice startuje, ma wystawić reprezentację w eliminacjach, gra mecz z Niemcami. Na przykład, nie wiem, przegrywa, ile by przegrała Unia Skierniewicy z Niemcami? Nie wiem. Natomiast Farerowie w swojej historii z Niemcami przegrywali 1-2, walczyli, przegrywali 1-2 z Włochami, z potęgami piłkarskimi, nie? Tak tutaj należy pokłaść nacisk, że w tabeli wygląda to marnie, natomiast też trzeba pamiętać o kontekście, że to jest bardzo mały kraj pracowitych ludzi. Ale bardzo waleczny kraj, tak. Farerska reprezentacja może w przeszłości nigdy nie była i nigdy nie będzie, nie wiadomo, bardzo dobrze uzdolniona technicznie, ale zawsze wykładają serce i pot na boisku. Nigdy się nie poddają i dlatego takie wyniki są, no nie ma hokejowych wyników podczas ich meczów po prostu. No i właśnie to, że Farerzy nigdy się nie, poddają Farerzy, wyszło na dobre w następnych eliminacjach do Euro 2016. Dwukrotnie udało się ograć reprezentację Grecji i wówczas wyprzedzić ją w tabeli. Tak, to był taki, można powiedzieć, punkt zwrotny w historii, nowożytnej historii reprezentacji Wysp Owczych, ponieważ od mniej więcej 2016 roku reprezentacja poczyniła dość spory postęp. I to, co jest ciekawe, to wtedy Grecy przed tym pierwszym meczem na wyjeździe, jak wyspiarze grali, czyli w Grecji, Grecja była wtedy notowana w rankingu FIFA na 18 miejscu, a Wyspy na 187 na tamten dzień. Czyli 169 miejsc różnicy. Według mojej wiedzy nie było żadnego innego meczu w historii futbolu, gdzie drużyny o takiej różnicy, gdzie ta lepsza okazała, ta niżej notowana okazała się lepsza. Tamtym meczem można było się ustawić na całe życie, wówczas za złotóweczkę postawioną na Wyspy Owcze bukmacherzy płacili około 25 zł, także 10 zł można było postawić i wyjechać na wakacje. No ale właśnie. No i następnie były eliminacje do Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. I tutaj chyba zdecydowanie najlepsze eliminacje w wykonaniu reprezentacji Wysp Owczych, ponieważ trafili do grupy z Portugalią, Szwajcarią, Węgrami, Łotwą oraz Andorą, więc mieli łatwiejszą też grupę, zajęli czwarte miejsce, udało im się wygrać dwa mecze, w tym jeden mecz z reprezentacją Węgier oraz trzy mecze zremisowali. Ostatecznie zajęli czwarte miejsce z 9 punktami na koncie. Więc wydaje mi się, że wygrali z Łotwą. Z Węgrami był remis, a wygrali z Łotwą w Rydze. Tak. I Łotwa jest też jedną z reprezentacji, okay. Łotwa jest jedną z reprezentacji, z którymi Wyspy Owcze nigdy nie przegrały w swojej historii. Grali dotychczas trzy razy i raz wygrali, dwa razy zremisowali. A Jezu, to mi się z Maltą pomyliło, przepraszam, Boże, to Malta. Ciekawa sytuacja, że oni przegrywając 5 spotkań tylko w 5, wywalczając punkty, mieli bilans bramkowy 4-16, także mając 2 zwycięstwa, 3 remisy, tylko 4 bramki zdobyli. No tak, to jest pewnie pokłosie przytomnej taktyki, którą Lars Olsen im zadaje, to znaczy rzeczywiście nie na hura atakować, ale rzeczywiście mądrze taktycznie rozgrywać mecze od defensywy. No i właśnie od spotkania z Andorą wygranego, tego drugiego wygranego przed Mundialem w Rosji, przyszedł taki dobry czas dla reprezentacji Farerów, bo później remis z Łotwą, porażka z Węgrami, no i 3 mecze z rzędu, w których udało się nie przegrać, a więc można powiedzieć, że od 22 marca do aż września były Wyspy Owcze niepokonane. To jest dość długi okres jak na taką reprezentację moim zdaniem. Chociaż rywalami były Łotwa, Liechtenstein i Malta, to udało się 2 razy zwyciężyć i raz zremisować, także jakaś tam stabilizacja lekka pojawiła się już w tej reprezentacji. Tak, Liechtensteinowi to w ogóle Wyspy Owcze myślę, że śnią się po nocy, tak, bo to jest drużyna, w którą w Zjarze grali 5 razy i Liechtenstein za każdym razem przegrywał. 5 zwycięstw Wysp Owczych, bilans bramek 11-3. Mają patent na Liechtensteinczyków w Farerze.
No i większość tych meczów było, wszystkie mecze były chyba towarzyskie tak naprawdę, no ale bilans jest bilans. Najnowsze rozgrywki stworzone przez UEFA Liga Narodów, Wyspy Owcze oczywiście wystartowały w Lidze D, czyli tam gdzie grają drużyny najsłabsze w Europie, trafiły do dość mocnej grupy z Kosowem, które oczywiście musiało stamtąd startować, ale jest reprezentacją, jakby nie patrzeć, troszeczkę mocniejszą i tu chyba każdy z nas się zgadza. Z bardzo mocnym, szczególnie u siebie, Azerbejdżanem i Maltą udało się Farerom wywalczyć 5 punktów, raz wygrać, dwa razy zremisować, 5-10 bilans bramkowy, trzecie miejsce w grupie. I remis u siebie z Kosowem, czyli myślę, cenny wynik. Duży sukces, tak. No i może te wyniki ostatnie pokazują właśnie, że reprezentacja Wysp Owczych w ciągu ostatnich 2-3 lat naprawdę osiągnęła dosyć fajne wyniki, poprawiła się w grze. Reprezentacja Wysp Owczych po prostu się rozwinęła. Tak, natomiast ten start eliminacji teraz Mistrzostw Europy 2020 w marcu Farerowie rozpoczęli meczami na wyjeździe z Maltą i z Rumunią. No nie udał się Farerom i teraz po tym właśnie dosyć dobrym występie w Lidze Narodów jesienią obecnie ten tak jakby entuzjazm Farerczyków nieco opadł. Przez tą porażkę z Maltą właśnie mi się wydaje. Z Maltą. Troszkę już się przebąkuje, że być może czas Larsa Olsena się skończył. Są różne na ten temat opinie, rzeczywiście porażka z Maltą, no to była farerska prasa zatytułowała, że to jest disaster, że to jest katastrofa, no bo rzeczywiście jest tak, że przed tym meczem z kolei Malta była 87 miejsc w rankingu FIFA niżej od Wysp Owczych. Farerowie jesienią potrafili z nimi wygrać u siebie, zremisować na wyjeździe, też przeważając cały czas. Tutaj przegrali. Nie ułożył im się ten mecz w ogóle, bo było 1-0 dla Malty, czerwona kartka dla Marty i rzut karny dla Wysp Owczych. Natomiast tak, oglądałem ten mecz, chciałem was zaskoczyć, ale widzę, że już i tak chciałeś... Też oglądałem ten mecz, halo. Gdzie żeście oglądali go, bo ja nie wiem, gdzie oglądać takie mecze. Ale... Oglądałem go w internecie. Na streamie jakimś znalazłem. Tak, ja też oglądałem go w internecie. Byłem ciekawy po prostu, jak już zobaczyłem, że jest 1-0, pamiętam, i czerwona kartka dla Malty, byłem pewien, że zacznie się strzelanie ze strony Wysp Owczych, a później tak, szok, że rzut karny w końcu wygrają, no. I później, jak się nie mylę, chyba tam bramka padła dopiero na 2-1 w 99 minucie, coś koło tego. Tak, dużo było krytyki po tym meczu. Rzeczywiście tam Farerowie w tym meczu oddali 3 celne strzały raptem, ale też trzeba pamiętać, że oni wystąpili, mieli obronę dosyć eksperymentalnie złożoną, bo nie zagrali Johan Suimon Edmundsson, czyli absolutna gwiazda Wysp Owczych, piłkarz Arminii Bielefeld i żelazny obrońca Son Ragnar Nathestad. Obaj byli kontuzjowani, nie wystąpili, to trochę tam ograniczyło pole manewru trenerowi. No i ta Malta dosyć łatwo sobie stwarzała sytuację podbramkowe dzięki temu. W sumie dwie kolejki były dopiero eliminacji do Euro 2020 i tak mi się teraz przypomina, że spotkanie Rumunia Wyspy Owcze też oglądałem, a więc wszystkie mam na razie zaliczone, może się pokuszę o oglądanie następnego. No tam bardzo szybko był taki fragment, chyba jak się nie mylę, około 30 minuty, że Rumuni strzelili bardzo szybko 3 gole i tam już było pozamiatane. Co prawda na 3-1 jeszcze w pierwszej połowie strzelił z karnego Davidsen, ale już wszystko Rumuni mieli pod kontrolą, a to jest najważniejsze z taką reprezentacją jak Wyspy Owcze, żeby szybko strzelić tak jak najlepiej dwie bramki i mieć pod kontrolą, wtedy ta reprezentacja jest zdecydowanie mniej groźna niż jak mamy wynik na styku, czy też 1-0, bo wtedy, kiedy właśnie szybko się im nie strzeli dwóch bramek, to im udaje się ten wynik blisko trzymać. Tak, i krytyka, która spotkała piłkarzy Wysp Owczych ze strony rodaków, trochę dotyczyła właśnie tego, że te bramki były zbyt głupio stracone. Znaczy Wyspiarze rzeczywiście, tak jak mówiliśmy tutaj, robią ciągłe postępy i oni, pomimo że przegrywają te mecze, to już od wielu, wielu lat przestali, można powiedzieć tak ogólnie, przestali tracić głupie gole. Natomiast tutaj mecz z Rumunią powróciły stare demony i te bramki no, były zbyt łatwo stracone. Teraz dwa bardzo, bardzo ciężkie spotkania czekają Farerczyków, bo dwa mecze na wyjeździe były pierwsze, teraz dwa mecze u siebie. Na pewno gratka dla kibiców, bo przyjeżdża Hiszpania i to będzie spotkanie, no, które będzie piekielnie ciężko po prostu nie stracić mnóstwa bramek. Do tej pory dwa mecze między Hiszpanią a Wyspami Owczymi zostały rozegrane. 6-2 pierwsze spotkanie w roku 96 dla Hiszpanów, drugie 3-1, więc przynajmniej tutaj mamy jakieś nadzieje, że Wyspy Owcze zdobędą gola. Dokładnie, wtedy 2-6, mecz na Toftie, na Sfanga, Skar, Andoni Zubizarreta, słynny bramkarz Barcelony, dwukrotnie wyciągał piłkę po strzałach Farerów, tam był wynik na styku w pewnym momencie i Hiszpanie musieli drżeć o wynik, mam nadzieję, że podobnie będzie i tym razem, chociaż wszystkie atuty są teoretycznie po stronie Hiszpanii.
niedawno Marcin rzucił kilkoma nazwiskami z obecnej kadry Wyspowczych, więc przybliżymy może Państwu te postaci. Z obecnej kadry Farerów warto zwrócić uwagę na takich piłkarzy jak Gunnar Nielsen, bramkarz Hafnarfjordur, obrońca, środkowy obrońca Sony Nathestads, AC Horsens, pomocnik Brandur Hendriksson, który również gra w Hafnarfjordur, oraz największa gwiazda, mi się wydaje, obecnej kadry reprezentacji Wyspowczych, czyli Johan Edmundsson, napastnik Arminy Bielefeld. Tak, na marcowe mecze eliminacji z Maltą i z Rumunią do kadry farerskiej było powołanych 14 zawodników spoza Wyspowczych. To jest też nowa jakość. Kiedyś te proporcje wyglądały inaczej. Tak jak mówiłeś, Gunnar Nielsen, czyli żelazny póki co bramkarz Wyspowczych, grający na co dzień. A w przeszłości grał w Manchesterze City, tak? Tak, zaliczył epizod w Premiership w ogóle, więc rzeczywiście jest z tego znany i za to pamiętany, wielka rzecz. Natomiast też farerscy piłkarze no, wywodzą się z tych skandynawskich krajów. Nie? Wymieniałeś Soniego, Ragnara Nathestada, natomiast trzeba pamiętać Gitli Sorensen w Brandbergen w Norwegii gra, podobnie w Norwegii Odmar Ferro, obrońca, który przeszedł z B Seksu Tredve, czyli z B36, w duńskim Vejle gra Viljormur Davidsen, jeśli dobrze pamiętam, on strzelił bramkę w Rumunii. Z pomocników Grindavík René Juensen, także na Islandii gra Brandur Olsen, czyli jedna z tych gwiazd, oraz Kaeleo Uibartalstovu. W norweskim Brynę gra Rogvi Baldvinsson. No i mamy tego napastnika, Johan Suimun, gwiazda Arminii Bielefeld, gwiazda reprezentacji Arminii Bielefeld, solidny piłkarz, i Jakub Ludwig Thomsen, dlatego z zawodnika warto zwrócić młody uwagę. Młody talent, tak. Młody talent, też Hafnarfjordur, podobnie jak Gunnar Nielsen. I nie pamiętam, któryś z tych zawodników, których mnie. A, i Brandur Olsen, czyli trio, farerskie trio w FH. Tak, farerskie trio grające w Islandii. Tak, Jakub Thomsen, czyli zdobywca bramki w meczu z Maltą. No i tak jak mówiliśmy, ten talent, warto zwrócić na niego uwagę. Jeden z talentów, który być może w przyszłości będzie stanowił siłę, o większej sile reprezentacji Wysp. Cały czas trzeba wspomnieć o Frode Benjaminsenie. To jest zawodnik, który dzisiaj ma 42 lata, jest legendą faryjskiej piłki. Cały czas występuje w lidze, w zespole Skala. Ma 95 meczów na koncie. Ja z całego serca mu życzę, żeby doszlusował do 100, natomiast to rzeczywiście raczej chyba miałoby miejsce w meczach nieoficjalnych, towarzyskich. Frode od wielu, wielu lat stanowiło sile reprezentacji. Niedawno przestał być powoływany, natomiast to jest facet, który fantastyczną ma kondycję i myślę, że spokojnie jeszcze by sobie w towarzyskich meczach międzynarodowych poradził. Ja sobie tylko z zawodników Wyspowczych, szczerze mówiąc, przypominam Karstina Hansena, który nie dał się pokonać za bardzo, nie dało się za bardzo pokonać reprezentacji Polski do lat 21 w eliminacjach. Tam Wyspowcze sobie świetnie z nami akurat radziły. Na stadionie Zagłębia Lubin, tak, rzeczywiście. Karstin Hansen, taki bramkarz specyficzny, bo on dosyć niski i z taką lekką nadwagą chyba do Lubina przyjechał, ale świetnie sobie radził. Gra na Wyspach Owczych w zespole Skala, czyli tam, gdzie Michał Przybylski do pewnego momentu występował. No i to jeden z talentów, ale Farerzy mieli zawsze szczęście do bramkarzy, zawsze było z kogo wybierać. Właśnie wspomniałem o nim, bo tak mi się wydaje, że w tych marcowych spotkaniach on znajdował się już na ławce rezerwowych pierwszej reprezentacji. Czyli zaliczył awans, jakby nie patrzeć, z młodzieżówki do reprezentacji numer 1. Był powołany do tej szerokiej kadry. On tam trzech bramkarzy było. Nielsen, on i Tytur Jeston z HB. Faktycznie, ale no, że chyba nie ma... Oczywiście jadą we trzech bramkarzy i do końca, tak jakby do ostatniego treningu przed meczem we trzech trenują. To jest też fajne. Zresztą to chyba jest standard. W Polsce też tak jest. A z byłych piłkarzy reprezentacji Wyspowczych ja najbardziej pamiętam Jakuba Mikkelsena. Bramkarza wieloletniego. No tak, trzeba pamiętać jeszcze o Regve Jakobsenie, czyli zawodniku, który jako jedyny reprezentant Wyspowczych ma dwucyfrową liczbę bramek w meczach międzynarodowych. 10 goli Regve Jakobsen, czyli absolutny rekordzista w przypadku Wyspowczych. 9 goli Todd Jonsson, ale to już jest zawodnik z lat 90. I 8 goli Uni Arge, to ciekawe, bo to jest piłkarz, który grał w kadrze, a poza tym był świetnym muzykiem i też politykował. Dzisiaj, zresztą do dzisiaj jest politykiem. Szalenie mądry, inteligentny facet z szerokimi horyzontami, a poza tym bardzo dobrze grał w piłkę i też jest trzecim w historii najlepszym strzelcem Farerów. Po nim Johan Suimun Edmundsson z 7 golami. Jeszcze pamiętam takiego piłkarza jak Christian Holst.
Tak. Naturalizowany, tak, bo to duńskiego pochodzenia piłkarz, jego matka była, chyba matka była Farerką, dlatego mógł grać w reprezentacji Wysp Owczych. Natomiast ciekawe, że nigdy nie nauczył się języka farerskiego, zawsze porozumiewał się z kolegami z drużyny po duńsku. Co dla nich nie jest problemem, bo oni już od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczą się duńskiego równolegle ze swoim językiem. Są bardzo podobne języki chyba też, tak? Nie są podobne, nie, właśnie nie są podobne, ale tak jakby oni są dwujęzyczni jak naturalnie. I bardzo płynnie to wychodzi im rozumieć, o czym mówię. Właśnie mówiliśmy o tym, że trenerem reprezentacji Wysp Owczych jest Olsen, czyli Duńczyk. Chciałem się ciebie zapytać, bo jesteś obeznany całkowicie w tej piłce na Wyspach Owczych. I chciałem się ciebie zapytać, czy tam po prostu jest taka kulawa myśl trenerska, czy po prostu oni nie mieli żadnej potrzeby wymieniania Olsena do tej pory. Znaczy Lars Olsen od 2011 roku, odkąd jest trenerem, radzi sobie bardzo dobrze. Pomijając to, że w tych eliminacjach różnych gdzieś tam te wyniki nie zawsze były tak, jakbyśmy tego oczekiwali, no to mimo wszystko potrafił wygrać dwa razy z Grekami, potrafił między innymi, wygrać rekordowe zwycięstwo Wysp Owczych w historii międzynarodowych meczów, czyli 4-1 z Gibraltarem. No i też to jest facet, który w 1992 roku zdobył złoty medal jako piłkarz z reprezentacją Danii, złoty medal Mistrzostw Europy. Więc myślę sobie, że to chodzi o to, że on jest tym trenerem, bo ma szerokie horyzonty. Bo i ogromne autorytety. Tak, bo Farerom dużo daje to, że trenuje ich człowiek z kontynentu, a nie trener miejscowy, więc myślę sobie, że to jest obopólna jakość, że ten człowiek tam nadal jest i cały czas myślę sobie, że znajduje jakiś język, żeby dotrzeć do swoich piłkarzy, cały czas szuka nowych rozwiązań. Teraz jest moment takiej blokady, trochę kryzysu, ale myślę, że ten trener jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeszcze parę ma ciekawych pomysłów, żeby tą reprezentację wydobyć z kryzysu. Dobrze, jak pogadaliśmy sobie tak chwilkę o obecnej kadrze, to może tak płynnie przeskoczymy sobie do rozgrywek młodzieżowych. I chciałem tutaj zwrócić uwagę od razu na drużynę do lat 21, bo wszyscy pewnie doskonale wiedzą, że znalazła się ona w ostatnich eliminacjach do Mistrzostw Europy w grupie z Polską. Polska na Mistrzostwach Europy zagra, stoczyła zacięty bój o zwycięstwo w grupie z Danią. Ale no właśnie, tak jak już mówiliśmy o tym, że Wyspy Owcze zremisowały dwukrotnie z Polską, no to nie były jedyne bardzo dobre wyniki w tej grupie reprezentacji Farerów, bo udało im się nawiązać walkę z reprezentacjami Finlandii oraz, jak się nie mylę, Litwy? Tak, nie pamiętam. Tak, z reprezentacjami Finlandii i Litwy. Co prawda zajęli ostatnie miejsce gracze z Wysp Owczych, mając 7 punktów. Przed nimi była Litwa, zdobyła punktów 8 i Finlandia, która punktów zgromadziła 9. Ostatnie spotkanie Wyspy Owcze rozegrały z Duńczykami, przegrały 3-0, ale wcześniej udało im się całkiem dobrze i w miarę stabilnie rozgrywać spotkania bez serii porażek. 4 remisy aż zanotowali Farerzy w tych eliminacjach, dwukrotnie z Polską, to na pewno się odbiło Polakom czkawką, przez co musieli grać w barażach z Portugalią, to wszyscy doskonale pamiętamy, tam nie byliśmy faworytem, ale udało się awansować. Remis z Finlandią na sam początek, jeszcze remis z Litwą też u siebie, no i udało się raz pokonać u siebie reprezentację Gruzji. Tam bramki zdobywali Olsen, Thompson i Jakobsen. Zresztą Jakobsen dwukrotnie, bo także skierował raz piłkę do własnej siatki. Tak, i Tate Jakobsen, o nim mowa, pomocnik, to jest jeden z ludzi, człowiek, tak, to znaczy Tate Jakobsen, o którym mówimy, to jest jeden z ludzi, którego też typuje się na wielką, dobra, to może za dużo powiedziane, ale na jakąś tam gwiazdę faryjskiej piłki. On występuje w Danii w zespole Sonderiske, no i jest zainteresowanie jego osobą ze strony klubów duńskiej Superliga. Wiadomo, że nie obserwujemy na co dzień rozgrywek młodzieżowych, ale już też są rozlosowane kwalifikacje do następnych Mistrzostw Europy U21. Jeszcze żadne spotkanie nie zostało rozegrane, ale Wyspy Owcze znalazły się w grupie szóstej z Kazachstanem, Hiszpanią, Izraelem, Macedonią Północną i Czarnogórą. I ja wam powiem szczerze, panowie, że jeżeli Wyspy Owcze będą prezentowały formę podobną jak w poprzednich kwalifikacjach, to są tutaj w stanie o trzecie, czwarte miejsce powalczyć, moim zdaniem. Bo Hiszpania to murowany faworyt, Macedonia wiemy, że zagrała na Mistrzostwach Europy w Polsce, ale to już nie jest ta sama reprezentacja, bo wiadomo, że roczniki się pozmieniały. Z Czarnogórą, Izraelem będzie można powalczyć i z Macedonią, moim zdaniem, z Kazachstanem już tym bardziej o te trzecie, czwarte miejsce. Natomiast na pewno warto jeszcze zerknąć w jeszcze młodszy rocznik i sobie przypomnieć 2016 rok. Wysp Owcze jedyny raz w swojej historii jakakolwiek reprezentacja Wysp Owczych awansowała na wielką imprezę.
nie wiem czy pamiętacie, przeszli dwa szczeble eliminacji, reprezentacja do lat 17. Najpierw w październiku 2016 roku zagrali w eliminacjach z Czechami, Szwajcarią i Luksemburgiem. Wyszli z tej grupy z drugiego miejsca, między innymi ogrywając Czechów 2-0. W drugiej rundzie eliminacji grali z Irlandią, tam zaczęli od porażki właśnie z Irlandczykami 4-0, ale potem zremisowali z Cyprem i wygrali ze Słowacją 2-1 i awansowali na Mistrzostwa Europy do lat 17 w 2017 roku na imprezę, na której zabrakło reprezentacji Polski. Więc to też myślę warto docenić. Tam totalnie nie poszło im. Myślę, że byli mocno stremowani. Sukces i tak już swój osiągnęli, bo przebrnęli dwa szczeble. Przegrali ze Szkocją 0-2, 0-7 z Francją i 0-4 z Węgrami. Natomiast kilku piłkarzy z tamtego zespołu dzisiaj no, jest typowanych na kolejne gwiazdy reprezentacji wyspowczych, a może i nawet na solidnych europejskich ligowców. Czyli widać, że piłka na Wyspach Owczych naprawdę coraz bardziej się rozwija, te wyniki młodzieżówek to potwierdzają. Tak, z tamtej drużyny na przykład warto wymienić Andreasa Edmundsona, to jest młodszy brat Joana Sujmuna z reprezentacji seniorskiej. Andreas Edmundson gra w Sunderlandzie do lat 18, czyli w Premiership. Na YouTubie jak sobie wklikniecie Andreas Edmundson, to można zobaczyć kilka jego meczów w młodzieżówce Sunderlandu i naprawdę wygląda solidnie. Tam tych piłkarzy jest kilku. Jest m.in. Mats Boe Mikkelsen, który gra w Danii, jest Adrian Justinusen, który gra w HB, świetny piłkarz młodego pokolenia z zeszłym roku, król strzelców Ligi Farerskiej. Z nim jest taki problem, że on ma olbrzymi lęk przed lataniem samolotem, więc zobaczymy, czy kariera międzynarodowa jego rozwinie się tak, jakby chciał. Jednak każda wyprawa reprezentacji wyspowczych na kontynent wiąże się z lotem samolotem, nie ma jak inaczej. Można promem płynąć dwa dni, ale to bez sensu. Więc Adrian Justinusen nie dość, że z rywalami, to będzie musiał jeszcze się uporać z własną słabością, jeśli chce się liczyć na arenie międzynarodowej. A wówczas właśnie reprezentacja wyspowczych się znalazła w doborowym towarzystwie. Trzeba wspomnieć o tym między innymi, że królem strzelców tamtego turnieju był taki zawodnik jak Jadon Sancho. To pokazuje, jak dobrzy gracze grali na tym turnieju. A na przykład dublet przeciwko reprezentacji wyspowczych ustrzelił Dominik Szoboszloj. To jest piłkarz, który obecnie gra w Red Bullu Salzburg. No i w następnym roku będzie miał szansę pokazywać swój talent w Lidze Mistrzów, także tutaj nieprzypadkowe drużyny grały na tych mistrzostwach. Wyspy Owcze odniosły bardzo duży sukces, chyba największy sukces do tej pory, jeżeli chodzi o swoją kadrę narodową. Tak, zdecydowanie tak. Jedyny awans jakiejkolwiek reprezentacji farerskiej na poważną imprezę międzynarodową. To dobrze rokuje na przyszłość reprezentacji, także no, ja jestem spokojny, tak, na tę kadrę. No, można jeszcze dodać między innymi, że tam w tej drużynie, nie wiem czy w tej drużynie, czy w reprezentacji Under 21 jest taki zawodnik, który się nazywa Magnus Jakobsen. On obecnie gra w Besek Sutredwe razem z Łukaszem Cieślewiczem i Michałem Przypylskim, natomiast przez ostatni rok występował w lidze portugalskiej, w klubie Pacos de Ferreira. Jest też całkowicie egzotyczny kierunek jak na faryjskiego piłkarza, ale to pokazuje, że piłkarzami z Wyspowczych interesuje się coraz więcej klubów nie tylko ze Skandynawii, ale także w ogóle z kontynentu. Mnie najbardziej ciekawi to, jak sobie teraz Wyspy Owcze poradzą w następnej Lidze Narodów. Mam nadzieję, że uda im się awansować do grupy C i wtedy ta piłka, myślę, że mogłaby już ruszyć na dobre. Tak, bo wtedy do kadry będą mogli zostać włączeni kolejni młodzi zawodnicy, tak? I zobaczymy, jak im pójdzie na kolejnej edycji Ligi Narodów. Jeszcze na eksplozję talentów tych graczy, którzy dostali się na Mistrzostwa Europy na lat 17, będzie chwilę trzeba poczekać, bo to było dopiero 2 lata temu, także myślę, że gracze, którzy grają na Wyspach Owczych, potrzebują też troszkę czasu. To nie będzie tak jak z tymi gwiazdami światowego formatu, które w wieku 19 lat grają w reprezentacjach. No. Jeszcze troszkę trzeba poczekać, ale myślę, że zresztą zawsze reprezentacja Wysp Owczych, nawet jeżeli mówiło się o nich jako o outsiderach, to była ta drużyna, na którą trzeba było uważać. To nie jest coś takiego jak San Marino, że im się tylko liczy, ile się bramek strzeli. Tam się jedzie i się uważa na to, jak Farerzy grają, bo oni potrafią, szczególnie u siebie, być bardzo groźni. Niejedna mocna reprezentacja się o tym przekonała, rzeczywiście. Jakbyśmy sobie sięgnęli do historii meczów Wysp Owczych u siebie, to kilka reprezentacji no, wyjeżdżało stamtąd ze skwaszonymi minami. I nie z powodu też, temperatury. To jest też ale to temperatura, jeśli klimat też ma trochę tutaj do wypowiedzenia, tak? Warunki atmosferyczne na Wyspach Owczych czasami nie są zbyt sprzyjające do gry w piłkę nożną, powiedzmy. Tak, natomiast teraz trwa przebudowa Stadionu Narodowego w Tórshavn. On niebawem, w przyszłym roku bodajże, skończy się ten remont. Będzie zabudowany z czterech stron, więc też te warunki atmosferyczne już nie będą odgrywały takiego wielkiego
znaczenia. Dotychczas rzeczywiście, szczególnie w Tofcie, na tym stadionie, ten wiatr potrafił czynić cuda i trochę decydować o wyniku meczu. Teraz to się zmieni. No i ten stadion rzeczywiście już przypomina takie solidne europejskie obiekty. Wygląda to fajnie. No i myślę sobie, że dla każdej reprezentacji, nawet dla takiej Hiszpanii czy Francji, przyjazd na Wyspy Owcze, w ogóle zobaczenie tych realiów, tego niesamowitego krajobrazu gdzieś, to jest jakaś atrakcja. Też Farerowie mają świetną grupę kibicującą, nazywaną Skanzi. No, oni robią świetną atmosferę na meczach, korzystają z różnych instrumentów. No, tam jest naprawdę fajny, dobry klimat do tego, żeby grać bez agresji, bez jakichś takich szowinizmów, atawizmów. I każdemu zazdroszczę, kto może tam sobie wystąpić w meczu międzynarodowym. Moi drodzy, na koniec jeszcze prosimy odsłuchać wywiadu Michała Salamuchy z piłkarzem, z Polakiem, który grał na Wyspach Owczych, Tomaszem Przybylskim. Był to zawodnik takich klubów jak, tutaj poproszę Marcina o wymienienie ich, ponieważ mogą mi sprawić tutaj spore problemy. Dla mnie to jest łamaniec językowy, ty sobie z tym poradzisz, więc proszę. Tak, Tomek grał na początku w UJF Fugla Fjörur, później przeszedł do LUJF Leirvuik, a na końcu grał w drużynie B68 Toftir, po faresku jest to B-Ottutrus Toftir. Tak, ja tylko mogę dodać do tego, że 90 minut podpowiada mi, że Tomasz Przybylski był również zawodnikiem Floty Świnoujście w latach 90. i stamtąd chyba też pochodzi, tak? Tak mi się wydaje, natomiast do dzisiaj gra w odbojach Tofty, to trzeba powiedzieć sobie, występuje z czynnym zawodnikiem. Pozdrawiam serdecznie Tomka. No i jest jeszcze oczywiście ojcem Michała, który obecnie jest zawodnikiem Torszam, tak? Jak się nie mylę. BSX Utrecht Torszam, tak. Razem z Łukaszem Cieślewiczem. Dokładnie tak, a więc zapraszamy do słuchania wywiadu Michała Salamuchy z Tomaszem Przybylskim. Moim gościem był Tomasz Przybylski, były polski zawodnik. Zawodnik grający na Wyspach Owczych. Tomku, przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Przybylski. Od 20 lat mieszkam na Wyspach Owczych. Przyjechałem tutaj grać w piłkę do klubu UJF Fugla Fjord, a obecnie jestem zawodnikiem Old Boy B68. Wyspy Owcze poczyniły ostatnio spory progres. W latach pańskiej gry były tylko przysłowiowym chłopcem do bicia. Czym jest to spowodowane? Reprezentacja Wysp zrobiła spory progres od momentu mojego przyjazdu, czyli 20 lat temu. Myślę, że moim zdaniem jest to spowodowane tym, iż bardzo wielu zawodników wyjeżdża teraz do różnych lig, takich jak duńska, norweska, islandzka czy druga Bundesliga, i podnoszą tam swoje umiejętności i nabierają doświadczenia, które pomagają w osiąganiu coraz lepszych wyników kadry. Czy reprezentacja Wysp Owczych ma szansę na jeszcze większy rozwój? Z roku na rok reprezentacja robi postępy, a jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I oczekiwania są coraz większe ze strony kibiców. Ja osobiście trzymam za nich kciuki. Jak wyglądają szkółki piłkarskie oraz rozwój młodzieży na Wyspach Owczych? Szkolenie młodzieży na Wyspach jest coraz wyższe i nakłady finansowe ze strony federacji są też coraz większe. Jest szkółka piłkarska w stolicy, do której chodzą najbardziej utalentowani chłopcy w swoim roczniku. Na południowej wyspie również powstała od niedawna szkółka piłkarska, w której jest jedyne jak na razie zadaszone, w pełni zadaszone boisko. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo dzieci zaczyna się tu szkolić już od 6 roku życia i uważam, że jest to bardzo dobry kierunek. Przynajmniej raz do roku przyjeżdżają trenerzy z różnych szkółek piłkarskich, takich jak Liverpool, Real Madrid, Brøndby Kopenhaga, i robią treningi pokazowe dla miejscowych trenerów, które służą im w późniejszym szkoleniu miejscowych chłopców. Czy Wyspy Owcze stać na wyprodukowanie gwiazdy światowego formatu, jak to w przeszłości miało miejsce z Islandią i Gudjonsenem? Wierzę w to, że Wyspy Owcze doczekają się gwiazdy światowego formatu, takiej jaką był Eyjólfur Gudjonsson na Islandii. Bo naprawdę talentów tutaj nie brakuje, a przykład Jonsuimina Agnusona, gracza obecnie Arminii Bielefeld i reprezentacji Wysp, to potwierdza. Czy piłka nożna na Wyspach Owczych jest popularna? Kibice czekają na mecze ligowe i spotkanie reprezentacji i chętnie chodzą na mecze. Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną na Wyspach Owczych. Co do tego nie mam wątpliwości.
na meczach ligowych przychodzą całe rodziny. Dla małych dzieci budowane są tuż obok boisk place zabaw, co daje rodzicom komfort w oglądaniu meczy. A na meczach reprezentacji na Stadionie Narodowym stadion wypełniony jest do ostatniego miejsca. Dziękuję bardzo za udzielenie nam tego wywiadu, Tomku. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Tomasz Przybylski. Zapraszam na fanpage Marcina Michalskiego Piłka Nożna na Wyspach Owczych lub do odwiedzenia naszego archipelagu z bazą noclegową w Fjord Cottage. No dobrze, więc dzisiaj, jeżeli chodzi o Wyspy Owcze, to by było na tyle. Dziękujemy bardzo za udział w programie naszemu gościowi. Przypominamy jeszcze o prowadzonym przez niego fanpage'u Piłka na Wyspach Owczych. Z nami był Marcin Michalski. Dzięki serdeczne za rozmowę, pozdrawiam. No i oczywiście jak co tydzień Michał Salamucha i Seweryn Malikowski. Wtrąciłem ci się, nie będziesz miał prawa dzisiaj się pożegnać niestety. Sorry no. Nie, no tutaj. I tak wszyscy będą czekali na następny tydzień, także jeszcze się twojego głosu dużo nasłuchają. Dziękujemy tak za dzisiaj. Jest. I do usłyszenia. Do usłyszenia.